Cześć, jeśli tęskniliście za serią Arena Pomysłów, no to bardzo się cieszę, a jeżeli nie zdążyliście jeszcze poczuć tęsknoty, to zapewne jest to spowodowane tym, że nie widzieliście, jak przez ostatnie tygodnie zmienialiśmy pomieszczenia i to na dwa różne style. Zaczęło się od tarasów, które do dziś ciepło wspominam, przeszliśmy przez łazienki, tą jaśniejszą i tą ciemniejszą, wzięliśmy się następnie za kuchnię, pokazując Wam zarówno mniejsze wersje, ale i te bardziej okazałe i otwarte na salon. No i właśnie salon to miejsce, które zostanie poddane dzisiejszej metamorfozie. Przez wszystkie odcinki testowałem kreatywność obu ekip, podrzucając im koperty z motywem przewodnim, jakim powinni się kierować podczas swojej metamorfozy, ale wiecie co? Dzisiaj zrobię im wyjątek. Tabula rasa, wolna ręka, żadnych ograniczeń, no nazwijcie to jak chcecie, jedno jest pewne, będzie się działo. No to lecimy z tematem i powiem Wam na starcie, że z taką powierzchnią chłopaki nie mieli jeszcze do czynienia w tej serii. 24 metry kwadratowe, duże przeszklenia i przestrzeń, którą jakoś trzeba przecież zagospodarować. No, znów jest biało, pusto i okrutne echo się zrobiło przede wszystkim. Naszym zamiarem jest to, aby nie robić tutaj jarmarku świątecznego, że tutaj kożuchy, tam kapcia, a tam jeszcze pajdy ze smalcem. Zostaniemy jednak przy naszych tonach, gdzie chłopacy się śmieją, że jednak wchodzimy w prosty styl czarno-czarny albo biało-biały. Oczywiście w naszych głowach roi się od pomysłów. Mamy już pewne koncepcje, musimy je zebrać w kupę i po prostu działać. Dobra, widzimy się w Castoramie. Tam idziemy troszkę pooglądać katalogów, podotykać mebli, bo to jednak zawsze lepiej, jak się wszystko zobaczy na żywo. Dokładnie. I tak to właśnie działa za każdym razem. Wstępny zarys w głowie z czasem będzie się rozrastał w plan, a uwierzcie mi, że udogodnień po drodze jest sporo. Już w domu można chociażby wstępnie nakreślić sobie, jakie meble będą najlepiej pasowały do salonu. Duże, małe, głębokie, wąskie. No zaletą modułowych mebli jest właśnie to, że jesteście w stanie dopasować je do każdego pomieszczenia. Nie bez powodu jesteśmy tutaj na dziale, bo chcemy stworzyć jakąś fajną zabudowę. Chcemy ze ścian wyjść troszkę do wnętrza. Mam nadzieję, że efekt Wam przypadnie do gustu. No i wylądowaliśmy na dziale z farbami. No i powiem Wam, że ich ilość może naprawdę przyprawić o zawrót głowy. Naszą uwagę przykuły farby strukturalne, czyli coś z pogranicza tynku i zwykłej farby. Myślę, Arci, że taka farbka strukturalna nieźle by się u nas w salonie spisała. No to widzę, że zapowiadają się prawdziwe rewolucje, a zatem to, czego są pewni, trafia do koszyka, po resztę zawsze będzie można podjechać później, w końcu daleko nie mają. Zerknijmy zatem na wstępny plan ich aranżacji. Tak jak mówili, płaska ściana nie jest dla nich, więc tu wysuną ją nieco do przodu, podwieszą u dołu ciąg szafek, a po bokach zamontują lamele, tworząc kącik TV. Tym samym powstanie z tyłu idealne miejsce na jadalnię, stół, kilka krzeseł oraz komoda na najważniejsze rzeczy w zupełności tutaj wystarczą. Jeśli chodzi zaś o klimat, no to zapewni go kolejna zabudowa z biokominkiem i kilkoma podświetlanymi półkami. Zobaczymy, czy wszystko to uda się zrobić. Tak czy siak, już zaciskam kciuki. Tak, no może mocniej je zacisnę? Ja chodzę więcej razy, bo muszę kroki wyrobić w swoim programie, dlatego mniej noszę, ale więcej chodzę. To jest jakieś okienko zwierzę, bo ja chciałem powiedzieć, że nawet konkurencja nam pomaga, zobaczcie. Ja tak patrzę, co robicie, mniej więcej co z tego będzie. Jakieś śpiewostwo gospodarcze. Okiem rzuciłem kątem, ja tym kątem. Dzięki. Jest co nosić, więc każde ręce do pracy się przydadzą. Na miejsce dostarczone zostały m.in. meble Atomia. Co ciekawe, wysokość każdego modułu jest tu wielokrotnością liczby 37,5, co ułatwia tworzenie różnego rodzaju kombinacji, a tym samym przechowywanie różnych rzeczy od książek po ubrania. Może niektórzy są w stanie sobie wyobrazić pokój bez mebli, no ale my do tej grupy z Arcim się nie wliczamy. Pozostaje mi nic innego, jak po prostu zabrać się za ich składanie, tym bardziej, że to jedna z moich ulubionych prac. Potwierdzam, z tym, że ja to przeważnie w takich sytuacjach dzwonię po szwagra, co by przyjechał z pomocą. Zazwyczaj nam się nieco praca przedłuża, sami wiecie. No i nie wiadomo, czemu tyle części zostaje, ale tak, mogę powiedzieć, że też lubię składać mebelki. Skoro szafki mamy skręcone, nie pozostaje nic innego, jak przymocować je do ściany, gdyż będzie to podstawa naszych dalszych prac. Tutaj również powstanie zabudowa, jak na tej ścianie tam z boku będzie fajna wnęka na telewizor. Biorę narzędzia i działamy.
Kilka modułów zawieszonych jeden obok drugiego mają za zadanie stworzyć ciąg biegnący pod telewizorem. Trzeba będzie zatem zrobić niewielką modyfikację, tak żeby można było bez problemu przełożyć kable. Szafki staną się też podstawą dla stelaża. Jego poziome, jak i pionowe elementy mocowane są zarówno do płyty meblowej, jak i ściany czy sufitu. Okej, stelaż mamy już zrobiony i za chwilkę będziemy mogli mocować już tutaj właśnie płyty z karton gipsu. Jednak zanim to zrobimy, póki jeszcze mamy dostęp, tutaj właśnie przygotowałem taki kawałek kanału, aby przewody wszystkie jakieś zasilające mogły właśnie sobie bezpiecznie w tym kanale iść prosto do szafki. Przykręcam i zabieram się za płyty. Proste korytko sprawi, że przewody idące do telewizora będzie można swobodnie przekładać. Ramka z profili zostaje więc wypełniona kawałek po kawałku płytami karton gips. Przyda się tu też sporo wkrętów, tak aby wstawiane elementy trzymały się na swoim miejscu. Jeśli zaś chodzi o delikatne oświetlenie LED podkreślające całą tą zabudowę, to dobrze jest na tym etapie rozprowadzić przewody zasilające. Aby nie popsuć efektu końcowego, wszystkie łączenia płyt oraz mocowania wkrętów trzeba po prostu zamaskować. Szpachla idzie więc w ruch, tak samo jak taśma, i choć można byłoby tak oglądać Abiego jak spoina po spoinie, wkręcik po wkręciku wszystko elegancko przykrywa, to już mam ochotę zobaczyć, jak z grubsza będzie wyglądał cały ten remontowy zabieg. Ale zanim to nastąpi, trzeba jeszcze wszystko wygładzić. No i płaska ściana jest już tylko wspomnieniem. Jak zaraz zobaczycie, to jeszcze nie koniec zabiegów upiększających. No i dobra, moi drodzy, przed nami kolejny etap wykańczania ściany. A mianowicie będziemy nakładać specjalny beton dekoracyjny. Mamy tutaj cały zestaw. Biorę się za mieszanie i zaraz będziemy całość gruntować specjalnym gruntem, jak wspomniałem wcześniej. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam nic przeciwko. Wiem natomiast, że trzeba tu poświęcić nieco więcej czasu niż przy standardowym malowaniu. Okazuje się bowiem, że jedna warstwa betonu dekoracyjnego to nie wszystko. Druga nanoszona jest nierównomiernie i to z pozostawieniem niewielkich ubytków. No a po wyschnięciu trzeba to wszystko jeszcze przetrzeć pacą z użyciem wody. Sprawa przy myciu okien z pewnością się tutaj przydaje. Ja świetnie zacząłem, a ci jeszcze lepiej dokończył. To w sumie nie dokończę, bo jeszcze będziemy tutaj to na koniec lakierować, tak naprawdę jutro. Myślę, że ten lakier dopiero zrobi robotę, bo tak myślę, że wyciągnie głębiej koloru, co? Myślę, że tak, ale efekt będzie może i zaskoczeniem i dla nas, i dla was. No i przydało się to miejsce z wyprowadzeniem przewodów pod LEDy, bo teraz zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych częściach będą poprowadzone świecące paski. Na szafkach wyląduje jeszcze blat, ale trzeba go dopasować do powstałej wnęki. Dopiero wtedy będzie wiadomo, że wszystko leży jak ulał. Już jest naprawdę fajnie i powiem wam szczerze, że gdybyśmy mieli teraz kupować ramele, nie żeby kupować. Ale myślę, że one jeszcze dodadzą takiego fajnego klimatu, nie? Dokładnie tak, lamele w ostatnim czasie są bardzo popularne, no i potrafią namieszać w aranżacji, co już po chwili widać na własne oczy. No to lecą następnie zawiasy po to, żeby zamknąć szafki frontami, a że to kącik telewizyjny, to nie może zabraknąć tutaj telewizora. I wiecie co? Na tym chłopaki nie poprzestali. Wnęka obok nie dawała im spać, więc i tam zaplanowali ciekawą zabudowę na wspomniany biokominek. Niby podobna sprawa, ale nie dajcie się zwieść. Jest tu nieco więcej rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, o czym przekonacie się już w kolejnym odcinku. Powiem wam szczerze, że czasy są jakie są, wszyscy wiemy, trzeba troszkę oszczędzać. Przejrzałem sobie tutaj portal z ogłoszeniami i znalazłem fajną kanapę. Napisane w ogłoszeniu jest, że stan jest bardzo dobry. Zobaczymy, czy coś pani jeszcze nam puści w ogóle. Kanapa zapakowana, Święta Trójca pojechała. Szybka akcja, dobra, no to jedziemy na chatę. Chyba, że na kepsę jedziemy. O, tak pracują właśnie. To kurczaki, hamburgery, hot dogi i kebaby żrą. Po sytym posiłku można wziąć się za wykończenie ostatniej z pustych już ścian. Tym bardziej, że po drodze chłopaki przywieźli sporo dodatków z działu z dekoracjami, które mają za zadanie wnieść nieco elegancji do całego wnętrza. Duże obrazy z abstrakcyjnymi malowidłami, karnisze biegnące na całej długości salonu, nowoczesne lampy z ozdobnymi żarówkami. No uwierzcie mi, że to wszystko składa się właśnie na końcowy efekt, nawet kanapa. O racie, jak jest genialnie! Fajnie, to już na wizję. Dobra, jeszcze dywany.
Milusie dla wstupek dywany lądują zarówno za, jak i przed kanapą, a na jednym z nich stolik kawowy. Tak, jest on również z odzysku, ale otrzyma nowy blat, taki, który pasuje zarówno do komody, jak i ciągu szafek RTV. Co ja tu zresztą będę Wam opowiadał, lepiej jak sami rzucicie na to okiem. Właśnie, chodźcie, zapraszamy. No to panowie. Ej, tam, kurde, balans. Miałem zamiar powiedzieć, że będzie szaro i czarno, ale tylko tak tu mogło być, jest pięknie. Czyli wam się podoba? Jest pięknie. To popatrzcie jeszcze. Ej, jest nowocześnie, ale także nie przytłacza, nie jak u dentysty. Zawsze was czymś uraczamy. Alkohol free, żeby nie było. Że... Skoro jest tutaj tak pięknie, to chciałbym zdecydowanie zjeść za to, że sztaba no u nas będzie ładniej. No co? Ale jest tu tak nowocześnie przytulnie. To jest taki miks niemożliwy. A wiecie, jak się wyłączy światło, to dopiero jest klimacie. Ale gorąco. Ej, to weźcie, pokażcie. No jest. Powodzenia, teraz życzymy wam już. Chłopakom trzeba oddać dwie rzeczy. Pierwsza to konsekwencja. No ale dodali tutaj nowy kolor. Znaczy i trzy. Druga to, że słuchają, bo dodali ten kolor. A trzecie, że wyszło za fajnie. Ale projekt piękny. Tak. Szczęka opada, drodzy widzowie. Największe z pomieszczeń wiązało się ze sporym wyzwaniem, które mogę powiedzieć, że Arci Zabim udźwignęli na swoich barkach. Przemyślany układ i starannie dopasowane do siebie elementy tworzą tu, no bez dwóch zdań, jedną elegancką całość, taką luksusową. Ja to kupuję, a wy napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. No i jak zawsze czekamy na odpowiedź drugiej ekipy, która mam nadzieję również nas czymś zaskoczy.